Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem ze statystyki matematycznej chciałam Wam pokazać, jak należy poprawnie zbudować przedział ufności dla odchylenia standardowego, ale w przypadku, gdy mamy małą próbę. Jeżeli mamy przykładowe polecenie zbudować 95% przedział ufności dla odchylenia standardowego, inaczej jest napisane zróżnicowania czasu spędzanego w klubie przez całych bywalców, no wiadomo, zadanie przykładowe, to my musimy na pewno z tego zadania, z tego takiego polecenia wyłapać, że po pierwsze chodzi o przedział ufności, czyli o powiedzmy, no dosłownie mówię, przedział, gdzie musimy określić granicę, czyli dolną i górną granicę dla odchylenia standardowego. I w tym momencie na początek musimy wiedzieć, że mamy tak. 12 obserwacji, to wynika akurat po prostu z wcześniejszych elementów naszego zadania. Jest to powiedzmy element wcześniej uzyskany i wiemy, jakie jest odchylenie standardowe. Jeżeli na podstawie wcześniejszych po prostu naszych obliczeń wiemy, że nasza próba jest mała, to w tym momencie możemy zastosować tylko przedział ufności dla wariancji. Dlaczego? Bo w przypadku badania zróżnicowania mamy albo przedział ufności przy małej próbie dla wariancji i przy dużej próbie tylko dla odchylenia standardowego. Niezależnie czy mamy zbudować przedział ufności dla odchylenia czy też dla wariancji, najważniejsze jest rozróżnienie, czy próba jest mała, czy próba jest duża. Jeżeli tak jak u nas próba jest mała, czyli nie przekracza 30 obserwacji, musimy skorzystać ze wzoru na przedział ufności z wykorzystaniem rozkładu chi kwadrat. Jeżeli już wiem, że próba będzie mała, muszę otrzymać dwie wartości krytyczne z rozkładu chi kwadrat. Będą one nam konieczne. I teraz po pierwsze musimy określić nasze stopnie swobody. Stopnie swobody w tym rozkładzie chi kwadrat przy przedziale dla odchylenia czy dla wariancji, ale przy małej próbie, to jest zawsze n-1. Więc jeżeli było 12 obserwacji, to nasze stopnie swobody jako zmniejszona wielkość próby wynosi 11. Jeżeli taki przedział ufności ma być zbudowany przy pewności na 95%, to nasz poziom istotności błędu wynosi dopełnienie, czyli 5%. Musimy w tym momencie określić, ile wynosi połowa tej alfy, tego poziomu istotności i 1 minus ten wynik. Tak jest łatwiej. Jeżeli mamy 5%, to tutaj jest 2,5%, a w uzupełnieniu 97,5%. Po co to robimy? A po to, żeby znaleźć dwie wartości krytyczne w tablicach chi kwadrat. Jeżeli nie umiecie, powiedzmy, wyszukać tych wartości chi kwadrat, zapraszam do oglądania filmu, który pokazuje, w jaki sposób szukamy wartości krytycznych w rozkładzie chi kwadrat. Na pewno taki film znajduje się na moim kanale, wystarczy go wyszukać, wpisując hasło już samo chi kwadrat w tablicę. Na pewno, jeżeli nie, no to po prostu przejrzyjcie to moje playlisty. Ten film na pewno jest odpowiednio zawarty. Jeżeli mamy te dwie wartości krytyczne, to powiedzmy dolną i górną, zabieramy się za budowę tego przedziału. Więcej informacji już nam nie będzie potrzebnych. Tak jak Wam mówiłam, jeżeli mamy ocenić zróżnicowanie, czy to powiedzmy odchylenie standardowe, czy wariancje, jako po prostu odchylenie do kwadratu, a próba jest typowo tak jak u nas mała, mamy tylko przedział dla wariancji. A jeżeli próba jest duża, to mamy tylko przedział dla odchylenia standardowego. My mamy ten przypadek pierwszy. Jeżeli jest przedział dla wariancji i wiemy, że próba nie jest liczna, korzystamy z następującego wzoru, gdzie prawdopodobieństwo tego, że odchylenie standardowe do kwadratu, czyli wariancja w populacji generalnej, zawiera się między tym a tym wynikiem,
to prawdopodobieństwo wynosi na przykład 95%. Czyli zawiera się w tym przedziale, tutaj powiedzmy niezamalowanym, z kreską 1 minus alfa. Czyli oznacza to tyle, że my określimy sobie tą granicę tutaj dolną i górną tego obszaru pod krzywą i będziemy wiedzieć, że na 95% odchylenie standardowe, a wcześniej oczywiście wariancja, będzie się zawierać w granicach od do przez nas określonych. Teraz, jeżeli odpowiednio podstawimy, zobaczmy, n to jest wielkość próby, s kwadrat x to jest po prostu albo już wynik wariancji z próby, albo po prostu tak jak u nas odchylenie standardowe podniesione do kwadratu, to w tym momencie, tutaj jest literówka, to powinno być 21, to tam się nie przejmujmy, po prostu ten 1, 2 pominęłam, ale wynik obliczenia na dole jest poprawnie, to w tym momencie, jeżeli na kalkulatorze powbijamy sobie na przykład, tak jak teraz zrobimy to, 12 razy 1,137, jeszcze razy 1,137, a wynik podzielimy przez 21,29, mamy już dolną granicę przedziału dla wariancji przy 95% poziomie ufności. Tak samo robimy z górną granicą i to, co nam wychodzi, mamy tutaj zapisany ten przedział, to jest przedział dla wariancji. Że na 95% wariancja zawiera się tego czasu przebywania powiedzmy na imprezę jest od 0,078 do 4,066. Ale jeżeli my mieliśmy zbudować przedział ufności dla odchylenia standardowego tego czasu, to my najpierw musimy zbudować ten przedział dla wariancji, co zrobiliśmy, a potem wyznaczyć po prostu pierwiastki z tych krańców przedziału. Czyli liczę pierwiastek z tego wyniku i liczę pierwiastek z tego wyniku. Bo jeżeli wariancja zawiera się w tych granicach, to pierwiastek z tej liczby zawiera się między pierwiastkami tych krańców. Czyli mówiąc inaczej, no na przykładzie, jeżeli wariancja jest między 1 a 9, to sam przedział, to samo odchylenie standardowe jako pierwiastek jest między 1 a 3. A więc teraz, jeżeli wiem, że przedział dla wariancji jest między tym początkiem przedziału a tym końcem, to liczymy sobie pierwiastki jako przedział dla odchylenia standardowego, wychodzą nam na kalkulatorze pierwiastki jako te wyniki i wtedy dopiero możemy skomentować, że w populacji generalnej, czyli jakby dla wszystkich możliwych obserwacji branych pod uwagę, odchylenie standardowe czasu przy współczynniku ufności 95% to tyle a tyle. Czyli można powiedzieć na 95% odchylenie standardowe czasu zawiera się w przedziale od 0,841 godziny do 2,016 godziny. Kwestia języka polskiego, jak my to powiemy. Ja kończę omawianie tego zadania. Jeżeli macie problemy ze swoimi zadaniami, możecie się skontaktować ze mną pisząc na zadania@projekty.wp.pl. Możecie też wejść na moją stronę internetową, która jest tutaj podana. Tam może znajdziecie jakieś bardziej interesujące Was elementy. Zapraszam Was, tam są na pewno tablice statystyczne do pobrania, to też jest ważna uwaga. Pamiętajcie, że wszystkie te materiały na YouTubie są za darmo, więc przeglądajcie playlisty, oglądajcie konkretne filmy, w miarę starałam się je podpisywać przejrzyście, żeby łatwiej było trafić na odpowiedni film. Jeżeli macie pytania do tego filmu, piszcie w komentarzach, ja postaram się odpisać. Zapraszam Was do subskrypcji, do lajkowania tych filmów. Korzystajcie z wszystkiego, co tu jest na YouTubie. Jeżeli powiedzmy chcecie się w tym temacie tych przedziałów ufności zagłębić, to na pewno nie ograniczajcie się do oglądania tego jednego pojedynczego filmu, bo w życiu to Wam nie da gwarancji zrozumienia tematu, bo dopiero ćwicząc samodzielnie jesteście w stanie zrozumieć i wyćwiczyć, szczerze mówiąc, głowę w tym temacie. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kontaktu ze mną.